Cześć Wam, kochani. Witam Was serdecznie. Siedzę bardzo mocno z boku, jak widzicie, ponieważ będę tu Wam właśnie wrzucała filmiki z makijaży. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać, żebym Wam totalnie powiedziała, co myślę o paletkach Jason Wu. Postanowiłam, że takie recenzje, tak dobitnie sprawdzone, będą dla Was najbardziej przydatne. Dlatego to jest pierwsza taka formuła, którą widzicie u mnie na kanale, bo jakby pierwsze wrażenie, rozpakowywanie, kiedy ja jeszcze ich nie dotykałam, swatchowałam dopiero dla Was i tak dalej, nie widziałam, co to za formuła, jakie cienie, jaki makijaż można wykonać, to taki film już na kanale jest i żeby Wam tak na 100% powiedzieć, czy w ogóle warto się Jasona Wu paletkami zainteresować, no to przez 5 dni robiłam sobie nimi właśnie makijaż. Nimi dwoma, mieszając je, nie tylko jedną, no bo kupiłam je dwie i zresztą one świetnie ze sobą się łączą. I właśnie tu są błyski, tu tych błysków nie ma, więc żeby zrobić kilka różnych makijaży, fajnie jest jednak mieć dwie. Z jednej byłoby mi ciężej wymyślać dla Was te 5 różnych makijaży. I słuchajcie, no i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się Wam przyjmie, czy będziecie zadowoleni z takich recenzji właśnie. Bo paletki zawsze są tak po macoszemu traktowane. Zawsze są traktowane jak taki influencerki robią sorki, przepraszam Was, influencerki robią recenzję, pierwsze użycie palety, o fajnie, super. No ale dobra, ale co można z tego wykombinować? Ile makijaży z tego można zrobić? Czy na pewno ona nam się zamortyzuje? A przez amortyzację mam na myśli, czy na tyle dużo da nam ta paleta pomysłów i chęci po nią sięgania, żeby ona się, ta cena tych paletek nam się zamortyzowała. I o tym będzie dzisiejszy film. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Montaż nie powinien być jakiś skomplikowany, aczkolwiek do najłatwiejszych należeć chyba też nie będzie. No ale zobaczymy. To jest pierwsza taka moja formuła i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kochani, zapraszam Was wobec tego na moją totalną, szczerą i sprawdzoną recenzję tych paletek. Zaczynamy. No to tak, kochani. Wy sobie będziecie oglądać makijaże, jeden po drugim, a ja będę cały czas gadała i opowiadała o tych paletkach. I jak mogliście zobaczyć na pierwszym wrażeniu, bo jak montowałam film z pierwszego wrażenia, to sobie pomyślałam, kurczę, ja naprawdę pracując z nimi byłam mega zadowolona, natomiast film wyszedł taki, kurczę, z czego ty jesteś zadowolona? One nie mają pigmentacji. I słuchajcie, to nie jest zarzut, akurat uważam wobec tych paletek. Ogólnie pigmentacja bądź jej brak, bądź niska pigmentacja, wysoka pigmentacja, nie może być zarzutem, jeżeli chodzi o paletki cieni. Kochani, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że każdy z nas ma inne umiejętności, nie każdy ma taki sam nacisk rąk, nie każdy umie nacisk rąk kontrolować, nie każdy umie posługiwać się pędzlami i wie na przykład, jaki pędzel do jakich cieni powinien użyć. W związku z tym cienie o takiej niższej pigmentacji, nie takiej mocnej, ja uważam, że są po prostu dla każdego. Dla każdego, kto nie do końca się rozumie z pojęciem blendowanie, z pojęciem budowanie cienia i tak dalej, który po prostu codzienny makijaż wykonuje do pracy, żeby się dobrze czuć
i chcę to zrobić szybko, ponieważ rano nie ma za dużo czasu. I ja uważam, że te paletki właśnie są dla osób, które chcą to zrobić szybko, bo nie mają czasu się bawić. Ale jest tu taka ilość makijaży, która naprawdę pozwoli Ci urozmaicić. I teraz, czy te paletki są dla każdego? Mimo wszystko, te, które ja wybrałam, nie do końca. Ponieważ, no jak widzicie, ona jest zimna. Ale czy mój dzisiejszy makijaż, wykonany tymi paletkami, jest zimny? Nie, dlatego że w tej paletce mam ciepłe cienie, ale ten cień też jest ciepły. Ten też jest ciepły. To są zimne, ale jak je ogracie odrobiną ciepłego, to wypadają ciepło na oku. W związku z tym i też nie są takie chłodne, sine, właśnie nie wypadają sino na oczach, nie wypadają mrocznie, jakoś tak, wiecie, tak lodowato, tylko te wszystkie tonacje, przepraszam, coś tu, te wszystkie tonacje są takie dla mnie po prostu wyważone, idealne. Przejdźmy sobie do tej paletki. Tu mamy 6 błysków. Nad błyskami od razu Wam powiem, większość z Was, jeżeli ktoś kupuje błyski Glam Shopu, jeżeli ktoś lubi Natasha Denona błyski, no to z tymi błyskami się raczej nie do końca polubi. I teraz wytłumaczę Wam jedną rzecz. Ja przez testowanie tych paletek, naprawdę robiłam to bardzo gruntownie, to znaczy potraktowałam je na przykład. Widziałam, że te błyski, ten tak naprawdę też, chociaż ten jest lepszy, ale te błyski i ten są to takie bardziej satyny. Ja na przykład mam ten dzisiaj, zresztą będziecie widzieć, jako ostatni makijaż, który będziecie oglądać, który wykonałam właśnie dzisiaj. I muszę Wam powiedzieć, że ja je po prostu robię jak traktuję je jak water eyeshadow, czyli po prostu biorę je, moczę. Ten to w ogóle nawet chyba tu moczyłam, albo biorę pędzelek, bardzo mocno go moczę mgiełką i wtedy aplikuję. I na mokro, gdzie zobaczycie, że zrobiłam tymi paletkami smoky eye z błyszczącym właśnie tym albo tym, chyba tym cieniem, który został nałożony totalnie na mokro. Totalnie, totalnie na mokro. I powiem Wam, że po prostu znalazłam na nie sposób, bo generalnie te dwa błyski są naprawdę fajne. Są suche, są niezbyt przyjemne może jakoś w stosowaniu, ale co najważniejsze, one w ogóle się Wam nie osypują, one w ciągu dnia Wam nie znikają, one w ciągu dnia Wam nie opadają nigdzie na twarzy, więc to jest ogromny plus, bo to są takie właśnie suche, które mogłyby to robić, tym bardziej, że starałam się absolutnie nie nakładać tego na klej, nakładałam chyba tylko raz, bo chciałam zobaczyć, jak buduje się intensywność, ale generalnie starałam się tak, jakbym rano chciała się wymalować i po prostu wyjść, to tak starałam się z tych cieni korzystać. Starałam się pobudzić moją wyobraźnię najbardziej jak się da. I dzisiaj korzystałam z tego i z tego cienia. Oraz oczywiście też z tego na błysk jest nałożony. Oraz z tego cienia i z tego. Tak? I z tego. Także używałam kilkakrotnie wszystkich tak naprawdę tych cieni, słuchajcie. Tu nawet jeden wykorzystałam, wzięłam Duraline i wykorzystałam normalnie jako eyeliner. Tylko, że nie jako eyeliner, a robiłam samym błyskiem, samymi błyskami jeden z makijaży, który zobaczycie. Robiłam takie po prostu, to się nazywa taki makijaż, słuchajcie, bardzo na sesję zdjęciową. Ja się mega dobrze w nim czułam, naprawdę. W ogóle lubię takie makijaże sesyjne, takie, gdzie nie ma blendu. Tu nie chodzi o blend, tu chodzi o zbudowanie kształtu makijażu. I po prostu Duraline dodałam i ładowałam na błyski matowy cień.
Zresztą to był właśnie ten cień, który idealnie się wtopił, słuchajcie, z błyskami, bo robiłam to i na to położyłam to i to po prostu idealnie do siebie pasowało, idealnie kolorystycznie. Właśnie te kolory są takie, że one na różnych bazach różnie mogą wyglądać. Więc mówię Wam, na przykład ten taki totalnie zimny kolor rozblendujecie ciepłym brązem i on już nie jest taki, wiecie, szary. Dlatego one są takie właśnie bardzo mocno do pokombinowania i bardzo... Naprawdę one pobudzały moją wyobraźnię, serio, ja się nie namęczyłam robiąc te codziennie, malując się nimi, wykonując 5 makijaży, po prostu się nie namęczyłam, ja cały czas miałam jakiś pomysł na to, jaki makijaż tu można zrobić i ogólnie Wam powiem też, no starałam się po prostu każdy z tych cieni wykorzystywać w bardzo różne sposoby, na bardzo różne sposoby właśnie, żeby dać Wam feedback. Także jeżeli chodzi o błyski, nie mogę 100% powiedzieć, że najpiękniejsze błyski, jakie widziałam, są specyficzne, są inne, są dziwne, ale da się z nimi pracować i jak zobaczycie na załączonym obrazku, bardzo też fajnie wyglądają i naprawdę to fantastyczne w nich jest to, i to muszę Wam zaznaczyć, że one naprawdę mega długo się utrzymują. Znaczy utrzymują się cały dzień bez tego ohydnego osypu. Co przy, tak jak mówię, przy cieniach suchych, przy błyskach suchych jest to czasami dosyć ciężkie do uzyskania. Jeżeli chodzi teraz o pigmentację. Posłuchajcie, to są ogólnie cienie, które przykładacie pędzel i nic więcej nie robicie. One się same blendują, łączą się ze sobą perfekcyjnie. Mało tego, możecie stworzyć własny kolor, czyli możecie po prostu na jakimś, na czymś, jakimś talerzyku wydłubać trochę cienia, połączyć z drugim i uzyskacie totalnie inny kolor i on będzie się pięknie aplikował, pięknie blendował. To są cienie, gdzie Wy nie zobaczycie żadnego przejścia, może ja się zbliżę, żadnego nigdzie przejścia. Może on nie jest nabudowany, nie wiadomo jak, ale tak jak mówię, zrobiłam tymi cieniami też smoki. Więc da się. Ja dzisiaj zrobiłam bardzo delikatny makijaż, ale też taki miałam cel. Gdybym takiego celu nie miała, użyłabym najciemniejszego cienia, takiego nie użyłam. Chciałam, żeby było delikatnie, żeby było tak, wiecie, subtelnie. Wiedziałam, że będę robiła te kreski, więc bardziej na to też chciałam, żeby nacisk był nałożony. W związku z tym, żeby te kreski było widać. Jeżeli ogólnie chodzi o jakby samo użytkowanie tych paletek, to jest to coś naprawdę fenomenalnego. Pod kątem, wiecie, ja bym mogła teraz się odwołać do innych paletek i na przykład jak się odwołam do paletek Muted, które ostatnio, do paletki Muted z Be Perfect, którą ostatnio na moim kanale pokazywałam i też było pierwsze wrażenie. To też jest paletka samoblendująca się. Naprawdę dotykacie pędzlem, on się sam rozściera w mgiełkę i tak dalej. Ale to jest jeszcze łatwiejsze. To jest... No i mało tego, to są paletki, które weźmiecie wszędzie, no ja Muted nie wezmę, no bo tak jak mówiłam, jej ogromna wielkość może dla niektórych bardzo mocno zniechęcać i powodować, że dyskwalifikuje to tę paletę. Niestety ja też bardzo lubię małe paletki, uwielbiam. I ta paleta jest dla mnie tylko do użytkowania w tym miejscu, kiedy ja się z nią rozłożę i wtedy sobie na spokojnie pracuję i wymyślam i biorę. Natomiast nigdzie indziej. Te paletki spokojnie sobie ze sobą weźmiecie, utworzycie każdy po prostu makijaż, na jaki macie ochotę, uwierzcie mi. Przez to, i teraz tak, to
nie do końca też są ciepłe, bo na przykład ten jest cieniem neutralnym, ten jest cieniem neutralnym, ten jest cieniem zimnym, ale przy cieniach neutralnych wypada ciepło. Możecie mieszać kolory, pięknie powstają, one naprawdę tworzą się inne kolory i ja Wam zaraz to pokażę. I teraz słuchajcie, Wam pokażę. Ten cień i totalnie ten szary. I jak stworzyć fajny, ciemny brąz. Tak wygląda ten ciepły, tak wygląda ten szary, a tak wygląda ciemny brąz, już nie taki zimny, bardziej neutralny, z połączenia tych dwóch cieni. Także naprawdę jest pole do popisu, żeby się tym pobawić, żeby stworzyć coś, żeby ogólnie tworzyć bardzo dużą ilość tych makijaży, mając do dyspozycji też niemało cieni, bo nie mówimy o 9, a 18 cieniach, to jest już sporo, więc też oczekiwania są jak najbardziej spore. Ale wszystko, to znaczy zawsze wszystko zależy, od Waszej kreatywności. Zawsze wszystko zależy od Waszej kreatywności. Ale nie ukrywajmy, że jak mamy do wyboru na przykład paletkę, nawet paletki Natasha Denona, słuchajcie. Paletki Natasha Denona mają bardzo silną pigmentację. Bym powiedziała, że są z tych naprawdę mocno napigmentowanych, mają fajne te cienie, fajnie się z nimi pracuje, ale czy aż tak prosto? Uważam, że tymi 100 razy prościej, bo to jest naprawdę, to się jakby samo robi. I to jeszcze co najważniejsze, na tyle jest duża różnica tonacyjna, że na przykład jak nakładacie coś w zewnętrzny kącik i później to idziecie do góry i rozdymiacie, cały czas widać te różnice tonacyjne, cały czas każdy kolor się wybija, one się ze sobą przepięknie łączą, one się idą w taką chmurkę, w takie dymki, ale widać te kolory. Żaden z tych kolorów nie jest takim kolorem biernym, takim kolorem, który trzeba jakoś nie wiem, nie ma sensu go używać, bo go i tak nie widać. Każdy z nich mimo wszystko widać. I jak robiłam Wam swatche na pierwszym wrażeniu, to powiem szczerze, też do tych swatchy się do końca nie przyłożyłam, bo ja zawsze robię Wam swatche takim jednym tylko pociągnięciem. Natomiast tu nie można było tego tak zrobić. Nie oszukujmy się, no tak jak mówię, tak pigmentacja jest średnia, w związku z tym jak ja Wam pokazałam takie swatche, no to Wy stwierdziliście na bank i to na 200% jestem przekonana, że takie pod tamtym filmem będą komentarze, że Marta, ale tych cieni nie ma w ogóle. No ale czy Wy widzicie makijaż? Czy widzicie je na oczach? Też musicie wziąć pod uwagę, że ja tutaj na skórze nie mam żadnej, nie mam nic, mam ją suchą, nawet nie mam nakremowanej, czy tak samo tu, no tu mam akurat nabalsamowaną, ale ten balsam 100 razy zdążył się wchłonąć, też już nic nie ma, w związku z tym, jak ja Wam robię taki swatch i mówię, to jest tylko jedno zawsze pociągnięcie, bo uważam, że to tak najbardziej może Wam po prostu odwzorować. Ale w tym wypadku to się nie sprawdziło, nie odwzorowało Wam tego tak, jak powinno. I jak ja Wam robię taki swatch na ręku czystej, to powieka jest przygotowana pod ten makijaż. Na powiece mam na ogół jakiś korektor albo bazę. I w związku z tym jakby nie można oczekiwać, że na ręku mi się przyklei tak cień jak tu. No i często jest też tak, nie wiem czy się z tym spotykacie, że co innego na przykład wychodzi w paletce, inny kolor, inny na powiece. To akurat nie ma tak, że kolorystyka jakoś się nie zgadza, ale mówię, w połączeniu
Tu jest tak, że każdy cień inaczej wypada w połączeniu z innym cieniem, z chłodny z ciepłym, ale to jest naturalne, bo po prostu tak jest w naturze, że coś, co jest zimne, jak dołączymy do tego ciepłe, to się robi bardziej neutralne. Tak jest w naturze, więc tu nie ma czemu się dziwić. Uważam, że tamten film, ja naprawdę wykonałam ten makijaż, go było widać. Każdy z makijaży, który Wam pokażę, jest makijażem widocznym, ale nie jest makijażem przerysowanym, nie jest przepigmentowanym, jest nawet ten makijaż taki bardziej na zdjęcia. Słuchajcie, pójdziecie w nim do sklepu i wszędzie, bo to jest właśnie taka pigmentacja na codzienne użytkowanie tych paletek. To jest po prostu, w ogóle formuła tych paletek wydaje mi się, że powoduje to, że one nie są tak mocno napigmentowane, bo tak jak Wam mówiłam, to jest formuła clean, bez żadnych absolutnie dodatków szkodzących nam. A i jeszcze bardzo właśnie ważną rzecz chcę Wam powiedzieć. Bo już bym o tym zapomniała, a osoby, które mają wrażliwe powieki, ja do tych osób należę, ja od jakiegoś czasu to już mam nadwrażliwość wręcz tych powiek, muszę Wam powiedzieć, że codziennie robiąc tylko tymi paletkami makijaż, w końcu po zmyciu makijażu miałam komfort na tych powiekach. Po pierwsze, nie były przesuszone, nie były szczypiące. Często mnie niestety, ale po tych wszystkich cieniach, po tym ile ja tego używam wszystkiego, po prostu mnie szczypią. I po tych cieniach nie ma nic. Także faktycznie musi być tak, że formuła ich jest totalnie, totalnie bezpieczna. I to też dla kogoś może być ogromnym plusem. Tak więc, czy powracam do tego, czy warto jest w ogóle zainteresować się marką Jason Wu? I przemawia za to bardzo dużo rzeczy, że tak. Natomiast, czy trzeba? Koniecznie. Nigdy niczego nie trzeba, słuchajcie, ale ja jestem tutaj po to, żeby odkrywać nie to, co wszyscy, czyli po prostu kupować kosmetyki, które kupują wszyscy, tylko troszeczkę odkrywać Wam inny świat kosmetyków, że są inne marki, że mają inne przesłania, że troszeczkę inaczej może do tego podchodzą. Też nie lubię, słuchajcie, takiego jakiegoś krytykowania wszystkiego i wszystkich, bo każdy uważam, że znajdzie po prostu dla siebie, że dla każdego inny kosmetyk będzie inaczej jakby w jego oczach wyglądał, czy się sprawdzał, czy będzie spełniał jego kryteria, bo każdy z nas jest po prostu inny. I tak samo jest z paletkami. Każdy z nas ma inne umiejętności, oczekuje czegoś innego. Jedni oczekują właśnie, żeby cienie robiły się same, a drugi oczekuje po prostu, że będzie taki pigment, że okej, on lubi blendować i on będzie sobie nawet godzinę to blendował, ale pigment musi być. I ja mam i takie palety, i z dużym pigmentem, i ze średnim pigmentem. Nie znoszę, od razu Wam mówię, pigmentu, który ogólnie najbardziej w cieniach nie lubię tego, że nakładam cień i nakładam drugą warstwę i ściąga tą poprzednią. Nienawidzę takiej formuły cieni i nienawidzę cieni, których po prostu nie ma. Czyli w palecie wydaje się fajny kolor, ale po nałożeniu na powiekę on znika kompletnie i jego nie ma. Nie mogę powiedzieć tego o tym. I dlatego chciałam Wam przygotować właśnie taki konkretny film, żebyście sobie zobaczyli. Popatrzcie sobie na te makijaże, co ja tam wydumałam.
No i mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Ja już więcej nic nie gadam. Zapraszam Was na kolejne filmy. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli takie treści w ogóle Was interesują, bo bardzo bym prosiła, żeby obejrzeć kilka, zobaczyć, czym nie lubicie, polubicie. I czy te treści, które Wam tutaj proponuję na moim kanale, Wam się spodobają, i wtedy dopiero zasubskrybujcie. Oczywiście wszelkie komentarze i łapki w górę też są zawsze bardzo mile widziane. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Proszę Was, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o tej recenzji i czy Wam się to podobało. Buziaczki! Dobra, słuchajcie. Wróciłam do Was, już dużo rzeczy pozałatwiałam, ale jeszcze do Was wróciłam, bo zapomniałam bardzo ważnej rzeczy. Ten projekt recenzyjny, wymyślony przeze mnie i zrobiony dla Was, jeszcze nie wiem, jak go przyjmiecie, ale też postanowiłam, że w tym projekcie poproszę Was o to, żebyście zadawali mi pod tym filmem pytania. I wszystkie pytania, które mi zadacie pod tym filmem, znajdą się w filmie Q&A. Tam odpowiem na wszystkie te pytania. Także jeżeli chcecie napisać jakiś komentarz pod tym filmem, to piszcie komentarz stwierdzenie, nie pytanie, bo ja pod tym filmem na żadne pytania odpowiadać w komentarzach nie będę. Po prostu zrobię odrębny film. To będzie taki film na roczek, który mi w maju przypada na YouTubie. I tam odpowiem na wszystkie te zapytania. Także wszelkie pytania, które zadacie pod tym filmem, odpowiem na nie w Q&A, w filmie Q&A. Natomiast pytania, które będziecie zadawać gdzie indziej, nie potraktuję ich jako pytania do filmu Q&A. To, żeby była jasność. No i teraz już się mogę z Wami pożegnać jakby jeszcze raz. Także pamiętajcie o tym, proszę Was, że to musi być koniecznie pod tym filmem. Mi logistycznie będzie to łatwo ogarnąć. A teraz zmykam i dzięki, kochani.